No cześć, siedzimy, kolejna gra, kolejna mapa, dolny prawy róg, Empire Cans. Mapa to New Kirk District, natomiast naszym reprezentantem jest Acer Nercio, czyli Polak Artur Bloch, który wygrywa w tym pojedynku do 5 wygranych, aktualnie 3 do 1, także całkiem korzystna dla niego sytuacja. Przegrał jedynie na mapie, jaką jest Antigua Shipyard, także myślę, że biorąc pod uwagę, że Antigua jest raczej mapą terrańską, na której naprawdę terranie bardzo lubią grać, która myślę, że nawet lekko ich faworyzuje. Myślę, że nawet lekko ich faworyzuje, to tutaj Nercio pokazuje póki co kawał dobrej roboty, tylko na niej przegrał. Nie jest to jakaś wielka hańba, bo Empire Cans jest naprawdę bardzo dobrym przeciwnikiem. Sporo ze sobą zawsze grali, może jakoś nie byli do siebie najprzyjaźniej nastawieni, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że tu Nercio wygrywa więcej tych pojedynków. Będzie szybka ekspansja teraz grana przez Kasa. SF już zjeżdża tutaj na dół. To chyba już po raz kolejny, po raz może nawet trzeci już kasę otwiera w ten sam sposób. No bo czemu nie tak naprawdę? No Nercio jakoś nie robi szybki spawning puli i tak dalej. Chociaż teraz jest grany jeden z nich właśnie. No nie jest on bardzo szybki, no bo oczywiście najpierw była Hatchery, ale... może jakieś 6 szybkich zerlingów mogłoby tutaj zagrozić. Swoją drogą, co jest zabawne w tym wszystkim... O, jest też rafineria przed tym, ale o tym za chwilkę. Co jest zabawne w tym wszystkim to to, że... w każdej grze, jak ja widzę Nercia, który próbuje właśnie jakimś wcześniejszym atakiem zrobić 6, 8, może nawet 10 zerglingów i zaatakować właśnie w idealnej takiej sytuacji, to terranie nie mają bunkra, a jak ten bunkier jest, to Nercia tego po prostu nie robi, także świetnie, świetnie to się zawsze jakoś dla Nercia układa, widać on coś dobrego widzi zawsze i wie, kiedy sobie może na to pozwolić. Co istotne, Terran, czyli Empire Cans, zrobił najpierw rafinerię, a dopiero potem baraki. Co nam to zwiastuje? No oczywiście Factory, która zostanie prawdopodobnie rozpoczyna od razu po tym, jak baraki się zakończą, a o tym no na pewno zobaczymy to jeszcze za chwileczkę, jak ten barak się zakończy budować. Co robi Nercio? Dwa Queeny. A akurat nic nadzwyczajnego z jego strony nie ma, tylko 2-4 zerglingi robi, no troszeczkę więcej, no mapa jest naprawdę spora, aczkolwiek ilość miejsc, przez które można się tutaj przedostać, no bo zobaczcie, tutaj jest Xel'Naga, który tak na dobrą sprawę dotąd spokojnie daje wizję, tutaj jest druga Xel'Naga, więc na dobrą sprawę, jeżeli się je dwie kontroluje, to nic sprawa nie ma się tutaj, przynajmniej drogą lądową przedostać na drugą stronę mapy, więc myślę, że po prostu Nercio je póki co przejmie i będzie ich pilnował. Rafineria w dalszym ciągu jest eksploatowana, faktory, tak jak powiedziałem, budowany reaktor również będą naturalnie albo miny, albo heliony. Kas widzę, że lubi na początku sobie zrobić kilka min, żeby być bardziej bezpiecznym, ale też można nimi oczywiście fajnie zaatakować. No właśnie, żeby tutaj... Bo Kas teraz atakuje swoim bunkrem te skałki, które tutaj są, a znaczy tak podbiegł tymi zerglingami, zobaczył, że nie są one ostrzeliwane, więc tak się w sumie też na pewno chwilkę zastanowił, czy warto jest może tutaj podejść, ale myślę, że po prostu Teran by sobie zdał sprawę i jedyne co by Nercio tutaj zrobił, to stracił jakiegoś zerlinga, albo dwa, po co to robić, lepiej właśnie gdzieś ustawić przy jakiejś Xel'Nadze, troszkę wizji na mapie zdobyć i tak dalej. Overlord tutaj stoi i... Ja myślę, że to nie jest taka głupia sprawa, no bo przynajmniej wie, czy teren ma przyjętą Xel'Nagę. Tutaj też jest pojedynczy Overlord i zobaczy, gdzie on sobie tutaj leci. Oczywiście do trzeciej bazy Terana, czyli coś, co widzieliśmy na Daybreaku. Myślę, że zobaczymy to jeszcze nie raz na innych mapach. Trzeci Command Center teraz grany przez Empire Cans. No i za chwileczkę zobaczymy też, na jakie zagranie zdecyduje się Polak. Jednak jest szybszy Lair. Nie będzie żadnej szybkiej agresji Nercia. On na pewno zdaje sobie sprawę, że Kas lubi troszkę minki zrobić, być takim pasywnym, ten bunkier jest, także takie szybkie ataki raczej się nie sprawdzą. Natomiast tutaj akurat osobą, która prawdopodobnie będzie bardzo agresywna, jest Empire Cans, no bo zobaczcie, Medivac, 3 Heliony, to oczywiście wszystko ze sobą całkiem nieźle gra i jednak... No właśnie, co robi teraz Empire Cans, mnie zastanawia, bo przez chwilkę zdawało mi się, że on robi ten tech-up tylko po to, żeby Starport potem na niego przeleciał i żeby zrobić potem jakąś może Banshee albo dwie. Zobaczymy zaraz, na co się zdecyduje Cans. No na pewno zobaczymy sporo Marines w tej całej rozgrywce, jakiś Steampack też przydałoby się na pewno opracować. Medivac już leci, Nercio nie do końca chyba zdaje sobie z tego sprawę, chociaż teraz jego Overlord zauważył Medivaca, mógłby tutaj przemieścić jednostki, są królowe.
Spore Clover również budowany, także żaden atak nie powinien zaskoczyć Nercia. Nie zaskoczyć mam na myśli, że on się tego spodziewa, no ale właśnie, może jeszcze Kas mimo wszystko coś tutaj ugrać. To nie jest tak, że Nercio wie i już to kompletnie nic nie zrobi. Heliony są szybkie, drony mało żywotne, a Heliony właśnie na nie czyhają. Rzucone teraz na jedną dronkę, chyba tylko jedną właśnie ustrzelił, tak, jedną dronę zabił teraz Kas, także... No akurat to nie była liczba, którą Kas by chciał zniszczyć i odlecieć, także on jeszcze tutaj chwilkę będzie się czaił. Czekamy na ulepszenie do pancerza w wykonaniu Nercia, bo na pewno na nie się teraz zdecyduje. Ładnie teraz creep spread ma, znaczy rozprzestrzenia creep po mapie Nercia dużo lepiej niż na chociażby Antidze, gdzie po prostu tego na pewno w pewnym momencie troszkę zabrakło. Supply depoty teraz budowane przez Kasa. No chyba Kas się trochę lekko przestraszył tych kilku rołczy. Tutaj naprawdę jest ich tylko 5. No, Nercio robi ulepszenie dla rołczy do szybkości, więc no na pewno mogą tutaj coś zrobić, ale no w takiej liczbie po prostu nie bardzo. Nie ma tutaj jeszcze czołgów, dopiero teraz je robi Kas, więc może dlatego się tutaj troszkę przestraszył. Medivac załadował znowu Heliony. One coś tutaj próbują robić, ale naprawdę niewiele z tego wynika, niewiele tutaj się może stać złego dla Zerga. Trzecia ekspansja teraz budowana przez Nercia. Czekamy. No dopiero teraz ulepszenie dla Zergingów do szybkości. Trochę to jest dziwne, ale w zasadzie nie było to jakieś mega konieczne dla Nercia. Nie potrzebowało tego ulepszenia zbyt szybko. Kolejna ekspansja w jego wykonaniu i będziemy na pewno jeszcze przez chwilkę tutaj obserwować, co oni dopiero zamierzają, a dopiero potem będziemy widzieli egzekucję no ich zamiarów i również na pewno nie jedną egzekucję każdego z tych małych Marines, chociaż na pewno sporo zergów to również ucierpi, sporo dron teraz transferowanych. Na pewno saturację będzie miał Nercio bardzo przyzwoitą, za chwileczkę już ma prawie 70 dron, to jest całkiem przyzwoita liczba. No zergowie akurat lubią chyba tak 80 kilka mieć przeważnie, bo to już naprawdę gwarantuje bardzo, bardzo potężne wydobycie. Częste wymiany wojska mogą być momentalnie tam uzupełniane, w zasadzie częste braki wojska poprzez takie wymiany. No i teraz za darmo dwie SV. Czemu nie? Bo kto bogatemu zabroni? Może sobie to spokojnie Nercio teraz atakować, wycofać, potem znowu podejść, bo czemu nie? Empire Cast teraz wysyła jednego ze swoich Helionów. Może się spodziewa, że Nercio tutaj jakieś hatchery też zbudował, no bo widzieliśmy tam na pierwszej mapie, na której grali, że tam akurat Nercio sobie naprawdę na dużo pozwalał, ekspował dosłownie gdzie chciał i kiedy chciał, bo tam nawet we wczesnych fazach gry, czyli 12, właśnie w takim czasie, 12-13 minuta ekspował już tam bardzo daleko w stronę Terrana. Ekstraktory teraz budowane u Nercia, no i już za chwileczkę dowiemy się, jaką kompozycję obierze Nercio. Robiony teraz Hive tylko po to, żeby odblokować te najsilniejsze jednostki Zerga. No właśnie, Vipery, oni sobie przed chwilką przypomniałem. Chciałbym zobaczyć właśnie te jednostki w wykonaniu Nercia, bo tak troszkę o nich zapomnieliśmy. No ale nie wiem do końca, jak bym je Nercio wykorzystywać, wyciągać jakieś ewentualne siege tanki. Nie wiem, jak do końca by się to sprawdziło. Teraz mały wjazd Medivaciem, w zasadzie wlot Medivaciem, no i będzie miał tutaj miejsce mały desant, z którego chyba Nercio nie zdaje sobie do końca sprawy, chociaż teraz trzy rołczy tutaj przybiegły te zerglingi, tak jest, momentalnie wziął Nercio, no i świetnie to wszystko wygląda, tutaj kilka rołczy również kontratakuje, Nercio na pewno chce zobaczyć, czy Terran ekspuje, a jeżeli ekspuje, to po prostu gdzie ta ekspansja jeszcze nie do końca odkryta przez Polaka, ale zaraz powinien zdać sobie z niej sprawę. Tutaj ten Overlord stał. Czy Nercio to zauważył? A, już przepraszam, zauważył. Co się tutaj stało? Dwa fangale rzucone. No tak, złapał to wszystko Nercio, jeszcze się tutaj lekko nam uśmiechnął. W każdym razie rocze. No lekko zaskoczony tutaj chyba będą z tego co widzę. No... Cóż, przynajmniej Nercio... O, jakby zniszczył to SCV, to akurat nie byłaby to taka wielka strata. O, pięknie, wycelował pięknie, zniszczył SCV teraz Nercio. Ale Kas też momentalnie zareagował i wysłał kolejną. Nawet jeszcze jak ta SCV nie zginęła, to Kas już wysłał następną. I tu jest naprawdę... To jest to, co dobrzy gracze robią, więc wiedzą, że już i tak tutaj nic nie zdziałają, więc nie modlą tutaj, nie patrzą się i nie modlą na tą SCV, tylko wysyłają od razu kolejną, żeby właśnie tam nie spowalniać całego procesu produkcji tak naprawdę i wydobycia potem tych minerałków. U talisków teraz 5 ze strony Nercia. Adrenal Glance, to jest to ulepszenie, o których mówiłem, czyli ulepszenie do szybkości ataku dla zerglingów. Dopiero teraz jest opracowywane i bardzo mnie cieszy właśnie ten widok, jak przedstawiało się ulepszenia. Empire Cast zaraz będzie miał 2-2, Nercio no troszeczkę gorzej, bo jego
Nie, no tak naprawdę bardzo podobnie są na tych ulepszeniach, chociaż chciałbym zobaczyć Nercia, który robi te upgrade'y może minimalnie szybciej. To by dało mu jakieś fajne okno do ataku, w którym po prostu mógłby sobie bezczelnie wbić w armię Terana i zrobić jak najwięcej obrażeń. Sporo inwestorów tutaj na środku, pierwsze ultraliski nam się pojawiają. Chyba będzie Nercio tutaj w okolicach godziny 10 atakować. Kas nie do końca zdecydowany, gdzie się ustawić, czy atakować, czy się bronić, co robić. No teraz tam, no mógłby Nercio to jakoś szybciej zaatakować na pewno. Niszczy teraz tą ekspansję. Artur, ale nie może sobie pozwolić na stratę ultralisków. Teraz czas jest, żeby się wycofać, dać tym jednostkom troszkę czasu, żeby zniszczyły ekspansję. No i tak naprawdę za darmo niszczy tą bazę Terrana Nercio. Bardzo dobry manewr. Teraz dwa medywaki załadowane. Zdaję sobie, mam nadzieję, z tej sprawy. Artur powinien patrzeć na minimapę. Teraz widzę, że jego jednostki właśnie tam się kierują. No musi teraz uważać na swoje inwestory Nercio. Na pewno pięciu inwestorów za darmo nie powinien dodać. Piękny teraz atak Nercia tutaj w trzecią bazę Kasa. Są stycznanki do obrony. No i teraz te zerglingi teraz podchodzą pod stycznanki. Dobry manewr moim zdaniem Artura, ale on stracił wszystkie swoje inwestory tam. No nie było to pokazane jakoś bezpośrednio, ale wszystkie z nich zginęły. Dropy się dzieją. No szkoda tych pięciu inwestorów naprawdę, bo one mogły zrobić niewyobrażalnie dużo. A wyszło naprawdę troszkę słabo. 18 Sywiniem jednak zniszczył Nercio i wydaje mi się, że to nie jest tak naprawdę dla niego jakaś specjalnie zła sytuacja. On ma limit kas troszeczkę mniej go posiada, ale wydaje mi się, że kompozycja kasa jest naprawdę bardzo, bardzo potężna w stosunku do tego, co ma Nercio. No bo wiecie, Urzaliski to jest naprawdę silna jednostka, nie można jej tego odmówić. Ale gdy jest sama, to po prostu sobie nie radzi, tak lekko mówiąc. Dlatego teraz pojawiają się zerglingi, no i jeszcze inwestory zaraz też tam się wykują. Ich najbardziej tak naprawdę w tej potyczce by potrzebował Nercio, gdyby jednak o nich jakoś lekko zapomniał, no albo je stracił, tak jak tam przed chwileczką. Kas grupuje swoje jednostki, brakuje mu na pewno kolejnej ekspansji. Tutaj teraz będzie próbował zrobić kolejny command center. Będzie atak Nercia? Chyba nie, no nie powinien tak dziwnie atakować. Ultraliski w ogóle gdzieś z tyłu rozstawiony. Inwestory podobnie, no tylko dwa posiada, troszkę za mało. O, i Vipery wreszcie. No tak, wspomniałem o Viperach w tej potyczce, a tutaj właśnie Nercio będzie nie robić teraz atak Nercia. No, czy to jest najlepsza pozycja? Troszkę od tyłu tutaj też jednostek chyba będzie atakować. Widzę na minimapie jeszcze jakiś tam ultralisk jest zakolejkowany do ataku. No ale właśnie, czy ten ultralisk cokolwiek zrobi? Nie bardzo. Skan rzucony, niszczonej kryptomory. Nercio zmuszony do odwrotu. Brakuje troszkę inwestorów, no i w ogóle jednostek. Jakoś sporo tego posiada kas Nercio, nieco mniej, no ale to jest pewnie spowodowane tym, że Nercio posiada 22 drony więcej niż kas Viper. Oj, Viper za darmo zniszczony. No ale chyba gdzieś tu kolejny powinien być. Gdzie one są? Gdzie są te Vipery? Kiedy ich nie ma. Ultraliski teraz podchodzą bardzo blisko. No chyba jednak nie wystarczy, no wiecie. No na pewno można się pobić, można powalczyć, ale po prostu są takie bitwy, w których udziału się raczej brać nie powinno. Wydaje mi się, że to była jedna z nich, po prostu kas ma za dużo, a Nercio nie posiada ani Viperów, ani inwestorów, które mogłyby w jakiś taki bardziej duży sposób pomóc. Przez duży mam nadzieję, że jakiś czar tutaj mógłby być rzucony. Oj, teraz co robi kas tak naprawdę? Jego sieślanki narażone na bezpośrednie starcie z ultraliskami. Tego nie powinien raczej robić, chociaż chyba to lepsze niż narażenie swoich Marines na to wszystko. Atakuje teraz Nercio. Ciekawi mnie trochę też, czemu Zerg nie robi tak za bardzo baningów do tej całej kompozycji, bo chyba nie byłyby takie złe. No ale na pewno surowce Nercia teraz, no zobaczcie, jak tutaj przedstawia się też wydobycie na pewno. 61 dron posiada Nercio, nie najlepsze wydobycie, teraz kilka kolejnych zrobił, 9 jeszcze zakolejkował. Musi odbudować na pewno swoją pozycję ekonomiczną w tej grze Nercio. No plus jest taki, że zobaczcie, raz, dwa, trzy, trzy bazy wydobywcze, nawet czwarta tutaj posiada Nercio, nie najlepsze tutaj jest wydobycie, ale Nercio posiada cztery ekspansje, z tym, że no może tutaj troszkę mało jest tych minerałków, a kas tylko 3. I co jest istotne, to to, że Nercio, jak tutaj właśnie zrobi kilka tych dron więcej, to będzie miał naprawdę fajną produkcję, ale do tego czasu kas może zaatakować i chyba to będzie miało miejsce. Sporo siege tanków w tym wszystkim, bo aż... No chociaż nie, przepraszam, tylko 3 tak naprawdę. Więc nie za wiele, na godzinę 12 teraz kieruje się kas, przejmie to Oxelangę. Nercio zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, porusza już swoje jednostki, jest pojedynczy wapier, może właśnie tą chmurę rzucić oślepiającą, która
która spowoduje, że te jednostki nie będą mogły strzelać, po prostu i zwyczajnie nie będą mogły strzelać, no ale też może jakiś abduct, przyciągnięcie jakiegoś siege tanka, nie byłoby najgorsze. Zobaczmy, rzucony, o, Fangal został rzucony, ale w ogóle Blinding Cloud nie został, w ogóle nie użył Vipera w tym wszystkim. Nercio transfuzję rzucane na ultraliski, no ale czy to wystarczy, czy Nercio się przedrze, limity Nercia i kasa gwałtownie spada, no ale no właśnie, chyba się jednak przedrze, ale tutaj jest też jakiś kontratak na jedno z baz Nercia, chyba nie wystarczy tego wszystkiego Arturowi, nawet tutaj na froncie transfuzje w dalszym ciągu rzucone, przyzwoity Fangal, Viper podlatuje, ale nie ma energii na nic i za darmo kolejny Viper oddany, ekspansja Nercia padła, tutaj również nie ma nic od Artura. O, ależ teraz dużo medivaków spawnych na Fangal, oj, nie najlepiej to się układa dla Nercia. No oczywiście limity obydwu graczy spadły, ale tak jest, to jest spora przewaga Akasa. I już tak pokrótce jeszcze objaśnię dlaczego. Oczywiście Empire Kas wygrał, jest 3-2 dla Artura, niemniej jednak. Dlaczego Kas posiada przewagę? Bo miał tu ekspansję, miał dobrą saturację, mógł zsyłać sobie dalej muły, a Nercio zaraz by to stracił. Prawdopodobnie za chwilkę jeszcze to, no i najgorsze, że również to ekspansję stracił. Także tutaj już powoli Kas po prostu wybiegał na niesamowite prowadzenie, a Nercio nie miał w ogóle żadnych jednostek takich, znaczy przepraszam, nie miał jednostek, nie miał konkretnej ilości jednostek, które mogłyby masywnie zadawać obrażenia, masywnie przeszkadzać jednostkom Terrana, no bo same ultraliski i zerglingi nie wystarczą. GG, jedziemy dalej.